Siemanko, siemanko, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie budowa bazy. Budowa bazy, o której w sumie zapomniałem, bo miałem ją wybudować na odcinku, bo to jest taka trochę fake baza, zaraz wszystko wytłumaczę. Ale nie wiem, zapomniałem o niej i zacząłem inne bazy budować i wiem, że chcieliście tą bazę, więc jeszcze z podwójnym bunkrem się na razie wstrzymam, a pokażę wam dzisiaj ten fake, który budowaliśmy w sumie na... Budowaliśmy go na oficjalach i budowaliśmy go na razy dwójce. Rajdowali go raz na online, gdzie rajd na nas wyszedł, bo straciliśmy bugi, ale T-Sig nie został zrajdowany. Razem z rzeczami najważniejszymi to było na live'ie. Drugi raz rajdowali, trzy razy rajdowali to na offline i nie weszli do T-Siga. I raz rajdowali to, jak nas nie było w bazie, nie zdążyli dojść do T-Siga, aczkolwiek też kierowali się w złą stronę i to jest dosyć prosta baza, więc ja może nie przedłużając zacznę sobie budować. Jestem zwolennikiem budowy, oczywiście jestem na Creative Buildingu, bo zawsze pytacie, na jakim serwerze buduję bazę, to sobie wpiszcie Creative Building i będziecie mieli tych serwerów bardzo dużo. Dobra, to jest standardowa baza, to wszyscy wiedzą. Ja to będę tak budował, nie będę wpisywał następnego grade'u, będę budował sobie to ręcznie. I to jest zwykła, ja jestem ogólnie zwolennikiem budowania baz ze startówki, w sensie maina ze startówki, żeby nie trzeba było przenosić rzeczy, bo to jest bardziej safe, zawsze wszyscy robią tak, że potem przenoszą, powiedzmy, przenoszą sobie rzeczy i ogólnie słabo, wiadomo, że wstawiamy w ten sposób, żeby się otwierały tak, czyli tak i tutaj się blokowały, to jest standard. No i to jest zwykła baza 2x2 i z tego zaczynamy budować naszą bazę. Zwykłe 2x2 z trójkątem z przodu, wiadomo, i teraz budowa dalszego etapu polega na tym, że musicie mieć, to nie jest tak jak we wszystkich w sumie innych produkcjach a propos budowania baz, że musicie mieć, nie wiem, wszystko naraz, nie wiem, jakieś ladder hatche, turety, inne pierdoły, to będzie zwykły basic taki standardowy, w sensie zobaczycie dlaczego, na razie nie będę wam zdradzał, aczkolwiek część z was pewnie już to widziała, bo ja to w końcu pokazałem na live, ale nie zrobiłem z tego odcinka. Dobra, budujemy sobie trójkąty i kwadraty, to jest w dalszym ciągu zwykła baza, która jest najbardziej standardową bazą i którą wszyscy chyba znają. Myślę, że na pewno ją znacie, jak trochę gracie, a jak nie gracie, to ją poznacie. W każdym razie, jak mówię wam, że to jest standard, to jest standard. Czyli standard jest taki, że robimy trójkąty, kwadraty i tyle w temacie. Czyli tak jakby nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajne dopiero zacznie się robić. Czego nie postawiłem? Nie postawiłem T-Siga, bo jestem z banem, ale ogólnie na razie go nie będę stawiał, zaznaczcie dlaczego. To wygląda tak, normalnie stawiacie sobie na początku gry T-Siga tutaj, a potem go przenosicie. W sensie rozwalacie go shotgunem czy czymkolwiek i zaraz wam pokażę, dlaczego ja tego tutaj nie postawiłem. Albo wstawiacie sobie go najlepiej tutaj. Ja go na razie nie będę stawiał tutaj. Robicie sobie na początku, żeby jak dwie, oczywiście pary drzwi was nie satysfakcjonują, sobie stawiacie... sobie stawiacie w środku więcej drzwi, najlepiej podwójnych, żeby wam potem było potem się łatwiej poruszać, bo pojedyncze drzwi ogólnie saki, tu możecie sobie jeszcze jedną parę wstawić. No nie wiem, ja wstawię garażówki, żeby mi było, żeby to ładniej wszystko wyglądało, ale wiadomo, że zwykłe drzwi potem jak znajdziecie garażówki możecie podmieniać, więc może to wyglądać mniej więcej w ten sposób, ale przejdźmy do sedna. Gdy mamy wybudowane coś takiego, to zaczynamy budować normalną bazę, czyli robimy sobie wszystko dookoła. Tako, ładnie, ładnie, robimy sobie wyjście gdzieś, nie wiem, tutaj, tak chyba będzie najbardziej sprytnie, najbardziej standardowo. I na razie wszystko wygląda normalnie i będziemy zaraz przechodzili do tego, co i jak. Dobra. Dajcie jeszcze sekundę, tylko ładnie wybuduję, żeby nie było lipy, że brzydko wygląda. Zresztą, tak jak mówiłem, nie każdy tą bazę zna, w sensie, no, ja wiem, że oglądają to też osoby, te tutoriale i budowanie oglądają osoby, które mają raczej mniej godzin, bo te osoby, które mają raczej więcej godzin, to budują już swoje bazy i raczej nie robią nic z poradników, bo to wtedy wiadomo mniej więcej, jak to wygląda, aczkolwiek ja staram się budować takie bazy, żebyście tą bazę, mimo że ona będzie zawsze z zewnątrz wyglądała tak samo, to mogli wybudować na x różnych sposobów, więc w sumie to nie wiem, kto to będzie oglądał. Mam nadzieję, że wiadomo, jak najwięcej łapek i jak najwięcej wyświetleń kapa. Dobra.
I wiadomo, tutaj sobie wstawiacie x. Jak ktoś nie wie, co to są x, to są po prostu wszystkie ściany i stawiacie je tak, że tutaj jest ona od, tam jest od zewnątrz, a tutaj jest od wewnątrz. Tak, żeby jak ktoś będzie wchodził z tamtej strony, to miał ciężej. Budujecie sobie to tak dookoła. Nie będę budował całości, bo szkoda waszego czasu. I tu sobie wstawiacie drzwi. A na początku zwykłe sobie wstawiacie, potem sobie wstawiacie, jak już macie to garażowe. To jest bardzo proste, jak budowa cepa. Ogólnie baza musi być cała wypełniona zawsze i w sumie chyba każda, żeby nie było. Dobra, mamy wstawione. No aj, no i ja zjebałem. Znaczy, w sumie nie zjebałem. Rozbudowujecie sobie bazę. I czemu to wybudowałem z kamienia? Otóż tłumaczę. Wygląda to na standardową bazę. Pokażę, która jest shurikenem. Budują to wszyscy. Najłatwiej do niej wchodzić od samej góry. I ciężej wchodzić do niej od boku, nigdy się nie wchodzi z tej strony. Ponieważ ja sobie kiedyś pomyślałem, jak wybudować taką bazę, żeby nie zrajdowali mi TC-ka, żebym go nigdzie nie musiał zabudowywać, chować i żeby nie było ciężko. Wymyśliłem, że zawsze każdy rajduje tak samo, czyli rajduje chujowo. W sensie, wiadomo, wchodzi się albo przez środek, albo od góry, więc trzeba postawić TC-ka w takim miejscu, żeby nie można tam było wejść. Więc, robicie taki patent, że na początku mając tutaj TC-ka, ja teraz nie będę mógł zrobić remove'a, to jest słabe w creative buildingach, więc sobie postawię jednak tą szafę. Potem ją rozwalimy, albo jej nie rozwalimy. I tyle. Dobra, mamy pierwszy trójkąt, do którego wchodzimy, a drugi trójkąt musi być wyjebany sufit. Więc jeżeli już macie materiały, bo wiadomo, że w bazie 2 na 2 z jednym trójkątem to jest tak niekoniecznie safe, sobie to po prostu skuwacie i macie święty spokój. Ja sobie do tego wszystkiego pięknego, gdzie jest czat, użyję komendy RM-owe, o ile będę mógł. Dobra, cacy. Ja to se RM-owe. Czuję. Jak sobie to skujecie, to musicie mieć drabinę. Dlatego nie da się tego w sumie od razu wybudować, bo na żadnym serwerze nie ma drabin. No i teraz się zaczyna zabawa. Ogólnie zostałem oskarżony o to podczas rajdu, żeśmy przenieśli nasze rzeczy podczas rajdu i zabudowali je, ale potem pokazałem tą bazę, jak ona była wybudowana i wyszło na to, że żeśmy jednak tak nie zrobili. A chodzi głównie o to, żeby nie wpaść w błoto, wiadomo. Stawiacie sobie drabinki piękne i teraz tak. To musi być odwrócone w tą stronę, bo jak ktoś będzie wchodził, znaczy to odwrócone musi być, co ja pierdolę, w tą stronę, bo jak ktoś będzie wchodził od dołu, to sobie będzie mógł potem to skuć. I teraz patent polega na tym, że całą bazę zabudowujecie w ten myk. Tak o. To jest piętro drugie. A to wygląda słabo, ja wiem, ale dajcie chwilę, zaraz zrozumiecie cały patent. Skoro przetrwała ta baza tak dużo, to znaczy, że musi, że nie może być słaba. Wszystkie elementy w bazie, których nie będziecie używać, musicie wypełniać. Jeżeli tego nie używacie, to wypełniacie. Jeżeli tego nie używacie, a nie będziecie tego używać, bo chodzi o to, żeby zrobić komuś, kto będzie rajdował, jak największy problem, to nie będziecie tego używać, więc to zabudowujecie. Zabudowujecie to tak, żeby było git git. No i teraz, co dalej? Co dalej? Otóż dalej to, że lecimy dalej ze standardem, bo to jest dopiero drugie piętro. Wbrew pozorom to jest jedna z mniejszych baz, więc na nią nie potrzeba dużo materiału. Jakby na to nie patrzeć. Ogólnie ja sam na początku, nie wiem czy to już mówiłem, ale myślałem, że ta baza będzie gównem i ona nie wypali, ale za dużo razy wypaliła, żeby jej nie pokazać. No chyba w sensie, żeby nie nagrać z tego odcinka, bo pokazywać ją pokazywałem już. Więc taki trochę mindfaczek. A to wszystko po prostu chodzi o to, jak ludzie rajdują w grze, a wszyscy rajdują tak samo, bo tak jest najbardziej opłacalnie. Ale to będę tłumaczył za chwilę. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Nie zabudowujemy tego, bo chcemy mieć jeszcze wejście do góry. Dobra. I teraz tak. Tu sobie wstawiliśmy jedne drzwi. Tutaj wstawiamy drugie drzwi, a dookoła lecimy i zabudowujemy to. Mnie się już nie chce dookoła zasuwać, więc polecę tak. Wstawiamy jedne drzwi, to zabudowujemy. Tu robimy tak samo. Wstawiamy jedne drzwi, to zabudowujemy.
i tam dookoła musi być też zapełnione, bo tego nie będziemy używać i to jest zrobione po to, żeby było jako takim fejkiem. To akurat jeszcze, to jest gówno, nie fejk, to jeszcze jest mało istotne. I robimy to w ten sposób. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie tutaj wchodził i jebnie rakietę, to otworzy i będzie walił z wybuchowego, to rozwali wam i to, ale za tym widzi jeszcze jedne drzwi i o to mniej więcej w tym chodzi, żeby widział po prostu jeszcze jedne drzwi. Tyle w temacie. I teraz najważniejsze piętro, czyli piętro, na którym ogólnie będziecie trzymać praktycznie wszystkie rzeczy i piętro, z którego możecie wszystko zrobić, bo możecie zrobić sobie potem też helkę, czy co tam chcecie. Cyk. I budujemy to tak samo, że pierwsze drzwi odwracamy w tą stronę, ale tylko pierwsze i już mówię dlaczego. Teraz tak. Środek, wiadomo, musi być cały o, ja się sam zabudowałem, ale dobra. Środek musi być cały zabudowany, ale musi być zabudowany w tą stronę. Tego i tak nie będzie nikt widział z zewnątrz i tego nikt nie będzie widział, jak będzie tam właził na początku, więc musicie to tak mniej więcej zrobić. Inaczej się nie da. Następnie to robicie... Tako. Ja się zabudowałem, więc sobie magicznym sposobem wylecę. Jak ktoś nie wie, to noclip służy do latania na serwerach, gdzie się buduje. Dobra. Teraz myślę, że część osób, które ma więcej godzin, zrozumiało, o co chodzi. Mniej więcej. A reszta nie zrozumiała. Zrozumienie nadejdzie za chwilę. Trochę będę to budował. Jak komuś się nudzi, to sobie oczywiście może przyspieszyć. Wiadomo. To będzie chyba jeden odcinek budowania nieprzyspieszony, żeby wam mniej więcej tłumaczyć, co i jak. Dobra. I teraz bardzo ważna rzecz. Standardowo sobie wszystko zabudowujemy. I teraz, jeżeli chcecie mieć jeszcze wyjście na górę, czyli helkę, to albo otwieracie sobie to później, albo zostawiacie otwarte i tam robicie wyjście, albo robicie je w innym miejscu na tym piętrze, ale nie oddalone od tych drzwi. Teraz zobaczycie dlaczego. Wolę to powiedzieć, bo tą bazę można naprawdę budować na kilka różnych sposobów. Można tu zrobić więcej pięter i można zrobić wyżej helkę, można nie robić helki, aczkolwiek gorzej wam będzie później bronić i tak dalej, i tak dalej. Przebudowywać to się przebudowuje standardowo, czyli po prostu budujecie z zewnątrz. Jeżeli chcecie bazę zrobić metalową, to od razu ulepszcie ją całą, bo ktoś może zacząć rozkminiać i przez przypadek wpaść na to, jak ona jest zbudowana, więc nie róbcie tak, że część bazy jest z metalu, a druga część jest z kamienia, bo znając niektóre osoby, to zrobią tak, że to piętro zrobią tak, jak nie powinno być zrobione. I wtedy będziecie mieli problem, jak ktoś ma więcej niż 10 IQ, to rozkmini, więc zawsze jednolicie. Tu budujemy kilka par drzwi, po czym stawiamy ścianę. Drzwi w tym miejscu stawiamy raz tak, raz tak. Żeby w razie gdyby ktoś wszedł od innej strony, to mógł sobie skuć tylko połowę drzwi, aczkolwiek takiej ilości raczej nikt nie będzie kuł, bo nikt nie jest na tyle idiotą, żeby kuć więcej niż, nie wiem, dwie ściany, a... You know. Dobra. I teraz najważniejszy element bazy. Tutaj robicie sobie drzwi i lecicie z drzwiami do samego końca. Najdalej, dokąd w tej bazie doszli, to do szóstej pary drzwi, bo najpierw rozwalali sam dół, wiadomo. Tutaj robicie małego X-a zabudowanego. Ja go zrobię tak na odwal się, bo czemu nie? Tu standardowo robicie tak samo. I te drzwi muszą być w tą stronę, żeby jak ktoś ma większe IQ, się na to nabrał. I teraz tak, nawet jak wam wejdą w te drzwi, bo wiadomo, że tu można rakietą rozwalić wszystkie pary drzwi, ale na każdym piętrze za następnymi drzwiami widzą następne drzwi, więc nie wiedzą za bardzo, o co chodzi. Za tymi też zobaczą następne drzwi, ale zobaczą ścianę, która jest miękką stroną, czyli stwierdzą, że tu jest raczej jakieś wyjście, a nie wejście, bo tak się mniej więcej robi. A wy chcecie, żeby to było jak najbardziej upozorowane na to, że baza jest po prostu albo ktoś debil budował, to jest probably, albo
albo po prostu stwierdzi, no dobra, wszystko jest i tak w tym samym miejscu, czyli na dole, tak jak zawsze. I teraz na samym końcu, jak już wybudujecie swoją piękną bazę i macie na to materiały, to w tym miejscu stawiacie sobie, ja już go nie będę stawiał, bo mam go ustawionego na dole i nie mam zamiaru zmieniać miejscówki, stawiacie sobie TC-ka. W zależności jak postawicie tego TC-ka, mieszczą wam się tutaj dwie skrzynki, a jak jesteście geniuszami budowy, to dacie radę wstawić sobie tutaj półkę, w sensie tu TC-k, tutaj szafeczka, tutaj półka, jeszcze trzy skrzynki, można tak zrobić. Dobra, i teraz uwaga, bo najważniejsze, tłumaczę, jak myślą ludzie w raście i dlaczego ta baza zadziałała, bo to jest kurwa głupie, ale ona zadziałała. I ona zadziałała nawet na wyzwaniu, tam jak było nas chyba 5 na 5 czy 3 na 3, żeśmy się tłukli, jeszcze pamiętam, chyba ze stream snajperami, i oni nie widzieli zupełnie, gdzie jest TC-k i zrajdowali tą bazę razem z nami, ale do TC-ka nie doszli. Idziemy na zewnątrz. Dobra. Terapa, jak jest sprytna. Najczęściej takie bazy standardowe rajduje się albo od góry i wchodzi się tak, żeby rozwalać jak najwięcej, czyli albo cekami po jednym, tak nikt nie robi, albo rakietami po samym środku, więc schodzą tutaj, następnie schodzą tutaj, następnie schodzą tutaj i są w środku bazy. Tego TC-ka tu nie ma, to o tym mówiłem. Następna metoda na rajdowanie takiej bazy to jest standardowo na online, na pełnej piździe, ścianami. Cztery ściany. Pamiętajcie, że zawsze wali się cztery ściany i zawsze, zawsze ludzie walą pierwsze piętro i parter. Czyli przechodzą tu, rozwalają X-a, wchodzą w drzwi, są w środku. Następna opcja rajdowania jest taka, że wchodzi się drzwiami, żeby sobie skrócić i następnie wali się ściany, ściany i jest się w środku. Więc możecie sobie na upartego to, żeby wam było potem lepiej zrobić z haku, aczkolwiek. W tym miejscu trzymacie te rzeczy, które są potrzebne wam na teraz. Najważniejsze rzeczy trzymacie na samej górze razem z TC-kiem. Gdzie my mamy samą górę razem z TC-kiem. Tutaj powinna być sama góra razem z TC-kiem. Powoduje to to, że jest to w jednym z rogów, a rogów się nigdy nie rajduje w standardowych bazach. Wie o tym każdy. Po drugie, nikt nie jest w stanie tego zobaczyć, jeżeli sobie... Kiedyś jeszcze był taki patent, że można było się wylogować, zalogować i jak człowiek spał, to można było sobie obrócić kamerę i zobaczyć, gdzie jest TC-k. Teraz bodajże już chyba to naprawili, z tego co mi ktoś mówił, nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale zwykle ludzie jeszcze budują sobie na górze helkę, więc jak wybudujecie helkę, to i tak nikt tego nie będzie sprawdzał, bo wejdzie... Bo nie takiej dużej bazy nie rajduje się też od góry. Po prostu się nie opłaca, tylko idzie się na przestrzał. Więc całe to piętro tak naprawdę jest safe. Żeby je zrajdować, jeżeli macie zwykłe drzwi, już nie mówię o drzwiach z haku, to macie jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą, jedenastą, dwunastą, trzynastą, czternastą, dwunastą. Parę drzwi i wcześniej jeszcze trzeba tutaj dojść, czyli prawdopodobnie ścianą, czyli 12 plus 4 to jest 16 rakiet i ze 100 wybuchowego na dobicie, aczkolwiek najpierw i tak każdy będzie parł w sam środek, bo będzie pewnie wchodził na pewno nie drzwiami, tylko od boku, więc najpierw wlezą tutaj. Zależy z czego będziecie mieli bazę zbudowaną, to tak będzie, to tyle zużyją. Jak dobrze ją zbudujecie i zrobicie tutaj HQ i na, nie wiem, X-y z metalu i jeszcze metal na zewnątrz, to samo wejście tutaj to będzie mniej więcej ze 24 rakiety. I nie mówię już o tym, że będą musieli jeszcze znaleźć TC-ka. Więc to jest taki sprytny building. Po prostu jak budujecie bazy, to bierzcie pod uwagę, którędy zwykle ktoś będzie wchodził. Jak jest niska baza, to pewnie od dachu, żeby rozwalić jak najwięcej. Jak jest baza wysoka, to pierwsze i drugie piętro, bo tam zwykle stoją TC-ki. My zaczęliśmy ostatnio budować TC-ki w różnych innych bazach na trzecim piętrze i to działa. I ta baza przetrwała 5 rajdów, a potem przestaliśmy ją budować. Więc w sumie to była ta baza, która przetrwała wszystkie rajdy, bo... No mówię, na początku chyba mówiłem, jedyne osoby, jakim udało się przejść, to przeszły sobie dotąd i przeszły przez 7 par drzwi, a dalej już im się nie chciało. Więc ja polecam serdecznie tylko dlatego, że chcieliście, żebym to wybudował i to wytłumaczył. Ten oto poradnik powstaje. To jest taki standard trochę fake base, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawicie łapkę i suba, a jeżeli ktoś ma więcej godzin i powie nichuja, to niech spróbuje z tą bazą. Tak, jak ktoś mnie nawet nie lubi, niech spróbuje z tą bazą i zobaczy, że jak wejdzie na serwer, to albo wszystko będzie wysadzone, łącznie z dołem i górą, albo ktoś nie da rady tego wysadzić.
Sam się zdziwiłem, że to zadziałało. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, wbijcie trochę łapeczek dla zasięgu. Cześć!